Witam, jesteśmy z wizytą w prywatnej wytwórni lamp Alka Zawady. Alek powie nam o żarówkach, które w tej chwili będzie robił. Znaczy, to są żarówki typu eko i to w zasadzie są podzespoły, które mi zostały jeszcze z prób, które kiedyś tam robiłem dawno temu. Tak więc tutaj jest tylko jakby część roboty, bo mam gotową nóżkę wraz z halogenowym wkładem, z żarówką halogenową. To jest, zdaje się, 18-watowa. Tak, 18 watów żaróweczka. No i do tego są takie baloniki, no tak jak normalnie, do normalnych żarówek. Przy czym to, co tutaj robię, no to zatapiam te talerzyki razem z tą żarówką, z bańką. No i potem odpompowuję powietrze z tej bańki między halogenem a bańką. Okej, okay, a włóż ten talerzyk do... Pokaż, jak to powinno być złożone. To jest taka prymitywna zatapiarka, zrobiona w zasadzie z gramofonu. To polega na tym, że to się tutaj wkłada do... O, na ten stojak. Tu przychodzi na to balonik. O. No i później to się kręci. Jeżeli uda nam się grzałkę odpalić, to nawet będziesz mógł nakręcić, jak się to zatapia. Z tym, że to trochę potrwa, bo to na jedną sztukę to się schodzi ładnych paręnaście minut. Mhm. Więc ja to spróbuję w międzyczasie piecyk włączyć, żeby się rozpędził trochę piecyk. Dobra. I spróbujemy takie zatapianie później przeprowadzić. Ja w międzyczasie spróbuję jednak odpalić ten piecyk. Dobra, to odpalę. On się musi, on będzie później taki mocno czerwony. Już tutaj ja jestem zupełnie nieprzygotowany, to mam taki pierdolnik, po prostu sobie szczerze, to jest po prostu pierdolnik. Ale no nic nie mogę tutaj w tej chwili lepszego. Tamten piec, co się nagrzewa, to do czego on służy? Ten, co się teraz grzeje? Ten? Tak. Do odprężania. Jak zatapiam, wiesz, bańkę, aha, to nie mogę od razu z spalnika zabrać. Tak? Oj, bo pęknie. W fabryce to troszeczkę inaczej wygląda, bo jest po prostu taśma. Mhm. I jest tak, że zaraz po zatopieniu, a ty kręcisz. Tak. Aha. To zaraz po zatopieniu po prostu te żarówki sobie jadą tam i są palniki, które mają coraz niższą kaloryczność. Tak. I to po prostu w jednym ciągiem się odpręża w ciągu tam paru minut, tak? Bo nim żarówka po zatopieniu dojedzie już tam do pompownicy, to ma czas, żeby się odprężyć. A tutaj niestety tak nie ma. To jest tak, że każdą z osobna ja muszę do piecyka. Piecyk sobie później stygnie, no wiadomo, wykładniczo, bo go wyłączę tam sobie do temperatury otoczenia jakoś tam powoli, tak? No i jak to wystygnie, to idzie tam wtedy na to drewienko i później jeszcze czeka na pompowanie, tak? No, drewienko, w którym pokazywaliśmy żarówki i neonki z serduszkiem. Dokładnie tak. Ja mogę oczywiście tych piecyków postawić tu odpowiednio więcej, tak? I w momencie, kiedy jedną sztukę mam zrobioną, o, ten już się powoli robi czerwony, ale jeszcze jest za mało, jeszcze musi się trochę pogrzać. Mogę tych piecyków dać na przykład 3 czy 4. Jest zawsze tak, że proces jest limitowany przez najwolniejszy etap. Ogniwa, tak. A najwolniejszym etapem nie jest ani to zatapianie, ani tamto pompowanie, tylko właśnie to odprężanie. No i żeby to wąskie gardło pokonać, no to jest taki pomysł, żeby tych piecyków dostawić. No i jakoś, żeby też, wiadomo, żeby to nie było zbyt energochłonne, to będzie tak, że jak jeden będzie się studził, to drugi będzie się grzał. Trzeba będzie to jakoś tak chytrze zaplanować. To jest układ do pompowania i napełniania gazami, jeżeli zachodzi taka konieczność różnych tam przyrządów. Ta aparatura zapewnia, no, spokojnie odpompowanie gdzieś do 10 do minus 4 tora. Może lepiej, ale nie mogę w tej chwili sobie gwarantować. Natomiast ona ma tutaj taką cechę, że posiadamy manometr olejowy, z którego ja mogę odczytać, do jakiego ciśnienia napełniłem gazem obiekty, które są przytapiane. Tu jest tak zwany grzebień. To jest akurat na 5 sztuk w tej chwili przygotowany ten grzebień. Czyli mogę jednocześnie pompować i napełniać 5 lampek. Tak. Teraz, jeżeli chodzi o podawanie gazów, które by służyły do napełniania, to mamy albo taki tutaj kruciec na wężu elastycznym. To jest oczywiście złe rozwiązanie. Albo przytopiona butla, tak jak tutaj jest przytopiona butla z gazem szlachetnym, tamtej chwili chyba jest, nie pamiętam, krypton albo ksenon chyba jest, albo argon, zaraz ci powiem dokładnie. Tam jest chyba krypton. Krypton, tak. Przytopiony jest do tego zaworu. Tak, natomiast on jest jeszcze w ogóle nie był użyty.
Tego typu butle są zabezpieczone. Tutaj jest taki szklany dziobek, więc przy przytapianiu trzeba włożyć tam metalowy ciężarek, który się tutaj znajduje. I właśnie, bo w takiej butli znajduje się gaz czysty. I teraz, chcemy, żeby te lampki były napełniane gazem czystym, więc pierwsze, co trzeba zrobić, to się pompuje wszystko aż do tego miejsca. Tutaj, do wysokiej próżni. I dopiero jak jesteśmy pewni, że to jest wszystko odpompowane, wtedy zakręca się tutaj zawór i można magnesem podnieść ten metalowy szpień. Tak? Jak się go upuści, to ten cycuszek szklany się zbija i gaz wtedy z tej butli wypełnia objętość do tego zaworu. Tak. Tak? Wtedy mamy pewność, że nie będzie powietrza. Tak. Tak, dokładnie. Jeżeli teraz chodzi o samo pompowanie, to mamy dwie pompy do tego celu. Jest pompa rotacyjna. Do jakiej? No, maksymalnie najlepsze pompy obrotowe 10 do minus 4. To RAW w rzeczywistości 10 do minus 2, takie pompy klasyczne. I do tego jest później pompa dyfuzyjna, która, powiedzmy, takie popularne pompy w zakresie od 10 do minus 4, 10 do minus 7, to RAW spokojnie można z takiej pompy wyciągnąć. Tu jest próżniomierz, głowica próżniomierza oporowego. Możemy taką głowicą czytać, powiedzmy, w zakresie od 1 tora do 10 do minus 3, no w porywach do minus 4. Tu ja nie potrzebuję w tej chwili lepiej. Gdybym chciał czytać lepiej, no to dałbym głowicę jonizacyjną. Aha. Muszę jeszcze powiedzieć parę słów o pompie dyfuzyjnej. Tak. Ogólnie rzecz biorąc, taka pompa nie zawiera żadnych części ruchomych. Więc to takie jest może trochę dziwne dla niektórych. Pokażemy, myślę, później na pompie szklanej mniej więcej. Będzie lepiej widać, jak to wygląda w środku. Bo na metalowej no to niestety nic nie pokażemy. Teraz tylko powiem, że jest tutaj grzałka, która grzeje olej. On się w środku tam gotuje. Pełni swoją funkcję, po czym ścieka znowu na dół pompy. Znowu się gotuje i tak w kółko. Ale olej jest gorący. I żeby go wykraplać, trzeba to ciepło od niego odbierać. Do tego służy tutaj taki płaszcz wodny. Czyli ta pompa wymaga chłodzenia wodnego. Pewne wersje są chłodzone powietrzem, ta akurat jest chłodzona wodą. Więc tutaj stoi taka radziecka, dobrej jakości pompa Kama, która powoduje krążenie wody między pompą a tamtym zbiornikiem. Nie jest to może jakaś porażająca ilość wody, ale na jakieś takie krótkie pompowania chwilowo wystarczy. No powiedzmy pierwszą to przytopimy tu. A, ułamałem. No trudno, ale to nie ma co płakać. Dlaczego pan ułamałeś? Dlatego, że ja tutaj muszę w tym momencie przytopić to, co będę pompował. Dobra. Czyli tak, zobaczymy, czy jest przelot. Jest. To jest akurat taki palniczek w sumie darowany tam przez kogoś. On jest o tyle dobry, że daje nieduży płomyk i do natapiania na pompę to jest w sam raz. Ja więcej przytapiał nie będę w tej chwili. Dlaczego? Dlatego, że jeszcze kolega prosił mnie, który tam sobie muruje na dole, żeby go nauczyć przytapiać, więc nie chcę teraz tych wszystkich lampek wykorzystać, które tam mam, żeby miał po prostu na czym ćwiczyć. Więc po prostu pokażemy to, myślę, na jednej. Tak, oczywiście. Dydaktycznie będzie to chyba tak samo cenne, jakby pompować tego 10, więcej. Tak. Tam. Dobra. Tę zgrzewarkę w tej chwili chwilowo odłączymy, włączymy. Zobaczymy tylko, czy chodzi. Chodzi. Dobrze. I teraz włączymy obrotówkę. No i teraz cierpliwie czekamy na to, co powie próżniomierz. A to będzie pewno parę minut
trwało.